może być drugie spotkanie komisji. 23 października bieżącego roku odbyło się spotkanie zespołu opiniującego projekt porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Skorzelcu a gminą Bogatynia dotyczący planowanej konsolidacji bogatyńskiego szpitala ze Skorzeleckim. Zespół powołany przez burmistrza zarządzeniem z dnia 1 października bieżącego roku składa się z 18 osób i ma na celu przedstawienie opinii dotyczącej planowanego połączenia szpitali. Mam nadzieję, że po prostu rzetelnie będziemy wszyscy pracować nad tym, żeby wypracować jak najlepszą opiekę medyczną na terenie miasta i gminy Bogatynia, bo o to przecież chodzi. I jeśli takie bezpieczeństwo będzie zapewnione przez konsolidację, to jak najbardziej zdecyduje się wtedy pan burmistrz, gmina i radni na konsolidację. Jeśli lepsze zabezpieczenie będzie w innej formie, to będziemy dyskutować nad inną formą. Nic nie można przesądzić, ale na pewno będziemy patrzeć przez pryzmat opieki medycznej na terenie miasta i gminy Bogatyni. Członkowie zespołu dyskutowali o warunkach, jakie zostały przedstawione w akcie zaproponowanym przez powiat skorzelecki. Jak mówi burmistrz Andrzej Grzmielewicz, warunki wymagają negocjacji. Bo te warunki są trudne dla gminy Bogatynia. Ja po prostu, jeżeli miałbym wyrazić własną opinię i przewidzieć, jak to będzie, jeżeli chodzi o akceptację tych zapisów, no to będzie niezwykle ciężko, dlatego że zacytuję może panią skarbnik, dla gminy Bogatynia one na dzisiaj są po prostu niekorzystne, ale tu znowu zaczynamy dotykać tej sfery finansowej, natomiast nie mówimy nic o ofercie medycznej, która przede wszystkim moim zdaniem powinna być główną częścią tego dokumentu. Tam niestety nie ma takich zapisów. Dalszymi działaniami podjętymi w sprawie bogatyńskiej służby zdrowia będzie wypracowanie rozwiązań korzystnych dla mieszkańców gminy Bogatynia. My wypracujemy jakieś własne stanowisko, bo gdzie indziej byśmy położyli te główne akcenty? My byśmy te główne akcenty chcieli przede wszystkim położyć na opiekę i zabezpieczenie medyczne, na funkcjonowanie konkretnych oddziałów na terenie szpitala i tak dalej, i tak dalej. Kwestie finansowe, owszem, bardzo istotne z punktu widzenia budżetu, nie mogą warunkować tak jakby wszystkiego. Dla nas dużo istotniejsze jest zapewnienie tych podstawowych świadczeń dla mieszkańców, które, mówię, na tym terenie są potrzebne.